Cześć ludzie, rzucamy dzisiaj okiem na Netflixowego Daredevila z Marvel Select od Diamond Select Toys. Jak widzicie, figurka nie ma pudełka, także możemy spokojnie przejść do pokazywania jej na talerzu. Daredevil jest tutaj całkiem fajnie upozowany, na co na szczęście figurka pozwala, ponieważ ma dosyć dobrze skonstruowane stawy. Chociaż jak zawsze musiałem delikatnie poprawić tutaj w brzuszku, ponieważ tam jest ograniczony. Ale poza tym wygląda dosyć nieźle, figurka jest wyrzeźbiona bardzo, bardzo fajnie, jest bardzo wierna kostiumowi Daredevila z drugiego sezonu jego serialu Netflixowego. To jest akurat ważne, ponieważ kostium w pierwszym sezonie delikatnie się różnił. Główna różnica, właściwie się nie jedyna, to maska tak naprawdę. Maska jest bardzo, bardzo drugosezonowa, ta trochę lepsza, chociaż kostium i tak nie jest jakiś wybitny. No ale nie ma co więcej przedłużać, przyjrzyjmy mu się po prostu z bliska. I tak on się właśnie prezentuje tutaj, w jakiejś tam skulonej pozycji, dosyć fajnej. Tak mi się akurat na półce podoba od jakiegoś czasu, od którego go mam. Nie patrzący do góry, ale to akurat nie jest problem, ponieważ Daredevil nie musi patrzeć na swój cel. Tym bardziej oczami, bardziej uchem, jeśli już. Ale jest fajny, jest naprawdę, naprawdę fajny, bardzo fajnie wyrzeźbiony. Podoba mi się na żywo, na szczęście bardziej niż myślałem, że będzie mi się podobał, ponieważ ten kostium nie jest jakiś wybitny. Kupiłem go trochę impulsowo, szczerze mówiąc. Ale wygląda ok, bardzo, bardzo jest naprawdę fajnie wyrzeźbiony, jest bardzo wierny oryginałowi. Tak, chociaż tak jak powiedziałem, kostium też nie jest wybitny. Ale figurka jest ok, wyrzeźbiona przez Gentle Giant, także można się spodziewać bardzo wielkiego przywiązania do szczegółów. Proszę bardzo, wszystkie wzmocnienia, jakieś tam szwy, nie szwy, zagięcie materiału. Również te kompletnie niepasujące do niczego buty ze sznurówkami, bardzo szkoda. Maska, kawałek twarzy Charlie'ego Coxa, teoretycznie jest do Charlie'ego podobny, nawet ma zarost. Figurka niestety nie ma głowy bez maski, taką zaprezentowano nam kiedyś, ale niestety w związku z jakimiś, z licencją nie mogło do niej dojść. Na szczęście mamy tutaj inne akcesoria oprócz tego, para wymiennych piąstek, gdyby komuś nie chciało się używać patyczków. Same patyki można z ręki Daredevila oczywiście wyjąć, są dosyć długie, można je połączyć. W taką większą laseczkę, można je również po rozłączeniu po prostu wsadzić o tu. Do kabury, może się tak wyrażę. Wejście jest dosyć ciasne, ale w końcu wchodzi i tyle. Nie są równej długości, ale to jest dokładnie tak jak w serialu, to nie jest błąd. One nie są po prostu symetryczne. No jedyny minus jest taki, że tutaj musi wystawać oczywiście ta szybko złączka, powiedzmy. No ale takie już jest życie. Ręce wychodzą dosyć łatwo, szczególnie jak widzicie po stawach, także też nie ma co tego się nastawiać, że jest źle. O, cyk i cyk. Bardzo, bardzo fajnie. Z innych akcesoriów jest podstawka, taka niezbyt jakaś wybitna. Wydaje mi się, że to są drzwi od windy. Tu jest kawałek posadzki. Ściana, tak wygląda, można to uznać za jakiś syp towarowy, może to być śmietnik. Daredevil może sobie tutaj wyglądać, podglądać kogoś, może być tak, hopsa. Spidermana można tam dać. Takiego fajnego zestawu z Black Cat na przykład. Gdyby ktoś miał i chciał, na pewno można by go tam wcisnąć. W zestawie jest również całkiem nowościowa nowość dla Marvel Selectów, ponieważ podstawka taka modułowa, można ją, jak widzicie, rozczepić tutaj w kilku miejscach. Tutaj jeszcze wyżej można ją zgiąć. Tu na przykład mogę sobie zgiąć, o jak widzicie, to chciałbym właściwie tutaj część, tu założyć i wcisnąć Devilowi. O, tutaj. Jeśli się wszystko oczywiście dobrze zrobi, będzie się trzymał. Oczywiście najlepiej zrobić to trochę lepiej niż ja teraz. I jeśli ją się ustawi dobrze, powinna siedzieć. Ale niestety ta podstawka nie jest jakaś właśnie wybitna. Tutaj lubi to po prostu wypaść. No, w każdym razie coś w tym stylu można sobie zrobić. Myślę, że pozycja jest dosyć fajna. O ile tylko będzie się trzymał. O ile właśnie, to jest najgorsze. Może tak być. Właściwie najbardziej to polecam po prostu tutaj podkleić. Wsadzić i tyle. Przynajmniej tą jedną część. A więcej, jak widzicie, nie trzeba, chyba że chce się mieć go jeszcze wyżej. No ale do takiej pozycji właśnie spokojnie można sobie skleić tutaj, skleić najlepiej na dole. No i tyle. I wtedy będzie całkiem ok. Pozycja ładna, prosta, będzie fajnie wyglądała na półce. I jeszcze na pewno wypadałoby zahaczyć o zakres ruchu, chociaż go tutaj bardzo dobrze widzicie. Mamy tak, głowę, standardowo staw na dysku z kulką, czyli wybitnie w dół, wybitnie w górę. Jeden minus taki, że tutaj oczywiście niezbyt to ładnie wygląda, ale co kto lubi, jeśli lubicie takie stawy, to naprawdę będzie bardzo fajnie się ruszać. No i oczywiście na boki. Tutaj można go obrócić, można zrobić tak do przodu, tak do tyłu, czyli bardzo mało. Ale ruch do przodu jest tylko dzięki mnie. To niestety będzie sobie musiał zrobić każdy, czyli rozgrzać go, zdjąć, ponieważ ruch do przodu normalnie był tak mały, o, powiedzmy coś takiego.
To nie było akceptowalne, trzeba było go zdjąć, troszkę zrobić dziury w plastiku. Zresztą jak widzicie, tutaj jest, powinno się pokazać, jak zostało wycięte przeze mnie tam mocno, jak widzicie. Naprawić sobie raz, dwa, to jest 5 minut roboty i jest o wiele lepiej. Ruch jest również w pasie, czego mógł się ktoś nie spodziewać, bardzo fajnie, że jest. Ręce na zewnątrz, dosyć mocno, powiedzmy tutaj do tego szwu, ale kiedy się to zrobi mocniej, to można głębiej. Obrót, niestety nie ma obrotu w bicu, a jest w łokciu, jest pojedynczy łokieć, ale no, głębszy niż 90 stopni, więc jest w miarę ok. Dłoń, zgięcie i obrót. Poniżej nogi na stawie DC Universe Classics, który nie każdy lubi. No ja jestem ok, ja rozumiem, że selekty tego używają, ponieważ te stawy po prostu bardzo dobrze wyglądają w pozycji neutralnej. I na szczęście w przypadku tutaj Daredevila pozwalają mu też dobrze się, na całkiem nieźle się ruszać. O, powiedzmy tak. Także da się zrobić coś takiego. Chociaż ja i tak wolę te stosowane, jak wiecie, przy zapaśnikach od Mattel. No ale cóż, tu jest obrót. Podwójne kolano. Obrót w bucie. I stopa razem z rockerem na boki. Także ruchu jest bardzo dużo, jak widzicie, można mu dać bardzo fajne pozycje. Także bardzo, bardzo, bardzo to jest udane, ale jest pewien mankament tej figury. Otóż największym jej minusem jest tak naprawdę rozmiar. Z jakiegoś powodu ten Daredevil jest sporo za niski. Jak widzicie, tutaj mam selektowego Ironmana, to jest Ironman z drugiego filmu, Mark IV. Figurka takiego właściwie normalnego wzrostu. Daredevil jest od niego o wiele, wiele niższy. Byłoby to ok, gdyby Iron Man był po prostu większy w zbroi, tak jak naprawdę powinien być. Niestety tak nie jest. On jest normalnego, standardowego, selektowego wzrostu. Daredevil po prostu jest jakieś pół głowy zbyt niski. No i przy okazji jest też zbyt cienki, zbyt mało umięśniony jak na selecta, a Charlie Cox jednak dosyć mocno się nomen omen skoksił do tej roli. Ale jeśli się go ustawi w jakiejś fajnej pozycji, nie powinno to zbytnio przeszkadzać, może nawet w ogóle nie przeszkadzać. Także nie jest aż tak źle. Poza tym, plus jest dla ludzi zbierających Marvel Legends, szczególnie te wyższe figurki z serii. Powiedzmy tutaj McFarlane Spider-Man. Co prawda jest mega chudy, ale jak widzicie, Daredevilowi jest bardzo blisko do Legends. Co prawda w tym przypadku jest troszkę za wysoki, ale znów, jeśli go się dobrze ustawi, myślę, że spokojnie będą do siebie pasowali. Także to jest figurka trochę cierpiąca skalowo. Może być lepiej z DC Direct, z DC Collectibles, może być lepiej z NECą, ale tak jak mówię, do obu serii, szczególnie do selektów, będzie pasował, jeśli po prostu zmieni się jego pozycję. No i ludzie, to jest właściwie tyle. Figurka jest bardzo fajna. Gdyby nie to faux pas ze wzrostem, z rozmiarem, z skokrzeniem, byłoby właściwie bezbłędnie. Tak, niestety błędnie trochę jest, ale nie jest aż tak dużo. Powiedziałbym, nie jest to jakiś wielki tak naprawdę mankament, przynajmniej dla mnie. Dlatego jeśli ktoś chce, jeśli komuś się podoba ten kostium, naprawdę bardzo polecam kupić tego Devila. No i w sumie tyle. Dajcie znać, jak wam się podoba, rzućcie okiem na to, co pojawia się na ekranie. Wybrane recenzje dla was, subskrypcje u mnie, Kadrci w oko, Patronite. No i cóż, kciuk w górę zostawcie, zasubskrybujcie i do następnego ludzika. Na razie.